Witam wszystkich serdecznie, pajęczarzy. Dziś zaczynam tworzyć pierwsze swoje terrarium, już takie prawdziwe, dla Psalmopheus Cambridgei, mojej dorosłej samicy, która sobie oczywiście zamieszka w zbiorniku o podstawie 20×20 i 40 wysoko. Przygotowałem tu kilka roślinek, żeby miała tam bardzo ładnie zielono. Do tego mamy kawałek płat muchu, ładną tubę korkową, no i oczywiście torf. Ja układam to i zaczynam tworzyć nowy zbiornik. Zaczynamy jak zwykle od nałożenia torfu. Ja nie nałożę go za dużo na początek, bo muszę tutaj wrzucić jeszcze roślinki, ale zobaczymy, jak to będzie. Pierwszą roślinką, którą wsadzimy, to będzie fitonia mini shelton. I będzie to roślinka pierwszoplanowa. I ulokujemy sobie ją tutaj. Widzimy, ona już się dość ładnie rozrosła. Obsypiemy ją torfem. Podstawę pod tubę korkową mamy usypaną, więc zamontujemy sobie tu. O. W ten sposób tubę. Ona tu będzie miała kilka wyjść, że tak powiem. W sumie możemy przymontować pierwsze 3 krotki. Mamy dość duży szczepek tej 3 krotki. On już jest dość duży, więc on się tu już ładnie wkomponuje. O, będzie go trzeba czymś przypiąć, chyba że przyciśniemy go tubą. mamy czepek 3 kropki wsadzony i na sam koniec, na tył, wsadzimy monsterę. I od tak mamy właśnie wsadzoną monsterkę. Korek tu troszkę jeszcze ubijemy, żeby ładnie dolegał do szyby. I w ramach detalingu, żeby było ładnie zielono, oczywiście, tada, do wyjścia włożymy bardzo ładny zielony meszek. Tyle jeśli chodzi o tworzenie tego terrarium. Gotowe. A tu jest moja samica. Jak widzimy, nadal jest ładnie oliwkowo-zielona. Pająk ten żyje na Trinidadzie. Zobaczymy, on nie będzie raczej chciał stąd wyjść, ale może uda się go jakoś wygonić. Niestety nie uda się raczej tego pająka wygonić bez wyciągnięcia korka. Miejmy nadzieję, że nie będzie biegał, bo nie chciałbym, żeby biegał tak jak ostatnio po estriata. Wyciągniemy go na to. Będzie tutaj. O, siedzi. Jest ładnie. Może uda się wyciągnąć spod niego ten korek. No właśnie, korek udało się wyciągnąć. Wycofał się pająk. Więc zobaczymy, czy uda się go nam przynajmniej części jakoś zatrzymać. Ok, jest tyle. Ja postaram się zbliżyć. Jeśli będzie to możliwe, to Wam go pokażę. A jeśli będzie biegał, no to niestety nie będę go nagrywał, bo nie chcę mieć takiej sytuacji jak ostatnio. Może wpuszczę go do terrarium, może w terrarium będzie siedział i wtedy zobaczymy, jak to będzie. Udało się. Pajączek stoi jak na razie dość ładnie. Nie rusza się, więc możemy sobie go trochę poprzybliżać. Jak widzimy, pantofelki pająka są naprawdę bardzo ładne, pomarańczowe. Jest ten pajączek akurat po wylince dość jeszcze intensywnie oliwkowo-zielony, ale on trochę bardziej wypłowieje z czasem i będzie bardziej, że tak powiem, że tak powiem, no taki jak trochę na odwłoku widać, taki beżowy, można to tak nazwać, samica, bo to jest samica, dorasta do około 7 cm ciała, samce są mniejsze, bo 4 do 5 cm i w można powiedzieć, że rozpiętość odnóży sięga do 20 cm. Może uda mi się zmierzyć mniej więcej, ja to widzę, wy niestety tego nie zobaczycie, na szkiełku może uda się to zobaczyć, ale pajączek ma gdzieś około 6,5 cm ciała. Żyje on w lasach równikowych, więc wilgotność bardzo wysoka i ta samica może dożyć do 20 lat. Tyle jeśli chodzi o tego pajączka, że tak powiem. Ja przekładam go zaraz do terrarium i może uda się go jeszcze nagrać trochę w terrarium. Nie obyło się oczywiście bez łapania pająka do pudełka, ale mam pudełko prawie, można powiedzieć, na wysokość, że tak powiem. Tadam, terrarium, więc pajączek powinien ładnie do niego wejść. Liczmy, że tak będzie, bo tak jak mówię, jest to akurat najcenniejszy pająk w mojej hodowli, bo jest to dorosła samica. O, jak widzimy, już ładnie zaczyna wchodzić do swojego nowego domku. Hop, nie. No dobra, ładnie zaczęła wchodzić, ale niestety nie udało się jej wejść. Podejście numer 2 zaraz zrobimy. Tadam, podejście numer 2. Zobaczymy, czy się to uda. Nie chcę za bardzo tego pająka męczyć. No. O, las. Dobra. Tadam. Pajączek w las, no ale jak widzimy, poglądamy go od tyłu, bo schował nam się po prostu za korkiem i najprawdopodobniej zejdzie na sam dół. Udało się wprowadzić moją samicę do nowego terrarium. Ja przykładam szybkę i obrócę jeszcze terrarium, zobaczyć jak on wygląda od tyłu. Mamy pajączka od tyłu, jak widzimy listek czy krotki jest tutaj ładnie komponowany w jej przyszłe gniazdo mojej samicy. Mam nadzieję, że będzie coś z tego, jakby to powiedzieć, samca jej już ogarnąłem, czyli jej przyszłego chłopaka. Ma przyjść na dniach, zobaczymy czy dojdzie w całości, oby doszedł w całości i posiedzi na chwilę u mnie, zobaczymy czy będzie, jak będzie wyglądał, czy będzie coś z tego, a więc jeśli będzie coś ładnie wyglądał, to uda nam się może pierwszą kopulację zrobić, bo jak wiemy ta samica już jest po pierwszym próbnym kokonie. A więc tyle w filmie, oczywiście jeśli się podobało zachęcam do subskrypcji, klikania łapeczki w górę i oglądania dalej moich filmów. Trzymajcie się, cześć.